Witam serdecznie w ostatnim dniu Mistrzostw Polskich Kadr Wojewódzkich. Ogólnopolska Olimpiada w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Ostatni mecz tych drużyn. Lubuskie kontra Opolskie. Mecz o trzecie miejsce. Niestety ani Lubuskie, ani Opolskie nie awansuje do wielkiego finału. Który z kolei Opolskie jeszcze nigdy nie było w finale. A Lubuskie raz wyeliminowało Śląskie. To roczny 95. Teraz się nie udało. No taki jest sport. Nic nie zrobimy. A ja tutaj chciałem przedstawić szanowne jury. Dziewczyny będą jury, oczywiście nie chcę być tajny, bo dziewczyny będą wybierać najprzystojniejszego chłopaka tych półfinałów. Z 50 zawodników wybierą tego najprzystojniejszego mistera. Tak, mają swoje, ja tutaj zaraz będę zapisywał kandydatów. Zobaczymy, kto wygra, jest przygotowana do niego specjalna nagroda. Może ktoś być z kadry Śląska? Gratuluję, chłopcy, awansu do wielkiego finału. W dobrym stylu zagraliście, bo ja ostatnio spotykałem się z zawodnikami, z trenerami i mówiłem, że kadra Śląsk na ostatnim pucharze w Nowym Targu, Puchar Gorce, zagrała kichy. Ale odbudowaliście się, co ważne, zabiło to, was wzmocniło. I właśnie ten turniej w Nowym Targu was wzmocnił i pokazaliście klasa. Grodzki, wczoraj kapitalny mecz, double, rozłożyłeś Lubuskie, 19 punktów, 10 zbiórek, tak? 20, nie doceniasz. 20 nawet. Cała drużyna zasłużyła na poklaski, ale poprowadzili chłopcy z Rybnika. No z Dąbrowy też, z Katowic też, z Gliwic też i z tych też. A ty co, szukają cię? Nie widać, bo nie, on już do, ale jak, Achmeda dwóch. Ale jakie fajne włosy, nie? Także jeszcze raz gratuluję. Chcielibyście komuś dedykować ten awans do finałów? Dla siebie. Jak jeszcze będą wyglądać wasze przygotowania do wielkiego finału? Zgrupowania. Mecze kontrolne, może jakieś sparingi? Jakbyś chciał zagrać sparing z jakąś drużyną ze Śląska, to... Z Rudą. Z kim jeszcze? Z Rudą. Sparing z Rudą. Z Rudą. Z kim jeszcze? Bo dwa sparingi mają być. Z Rudą i Śląską. Dobrze, będzie z Rudą, jak tego chcecie. I z Czechowicami. Kadra Śląsk po cywilnemu, radości, weseli, po śniadanku, jedziemy awansem. Na wycieczkę do Wieliczki. No. Czy mówisz na wycieczkę? A nie jedziecie wygrać finały? No, to drugi plan. A to potem będziemy myśleć. Jak wyjedziemy. Jak wczoraj. Jesteś chyba pierwszym zawodnikiem z hawajskich koszul, który jest w kadrze Śląska i awansował do wielkiego finału. Może się przedstawisz? Bartoszki, tak jest. Hawajskie koszule. Czy znasz jakiegoś zawodnika, który był w finale OM-ów z Żor? Bo ja nie znam. To tym bardziej wielkie gratulacje. Bartosz Klimek, reprezentujący HK Żory. Bo z Gliwic już byli, z Katowic byli, z Dąbrowy też był. Wymij mi jakiegoś jednego, dwóch zawodników z Dąbrowy, którzy byli w kadrze wojewódzkiej. Patryk Wieczorek, Max Bartosik, Mateusz Zawadzki, Marcin Wójcik, Marcin Piechowicz. Cię zgasił. A teraz kto jest? Dawid Boryka, najlepszy z nich. Dokładnie. A dlaczego tylko ty? Ja bym to wybił. Reszta? Największy talent. A może z tego rocznika z Dąbrowy. A może chciałbyś coś swoim kolegom przekazać? Pozdrowienia dla całej drużyny. W kadecie będziecie się bić o które miejsce w przyszłym sezonie? Trzecie. O podium. O podium. Powiem to. A wy? Pierwsze miejsce jest zajęte. Dla kogo? Dla nas. Dla nas raczej. Dla nas. A Katowice? Zimbier. Jawożno, Czarny Koń. Jawożno, siódme miejsce. Jawożno, finał B.
A jak myślicie, bo w drużynie tutaj Opolskiego jest wielu zawodników z Prudnika, czy oni mają szansę w przyszłym roku stanąć na podium? Podium tak. Na Lidze Śląskiej? To zobaczymy. To na razie tyle, kolejny filmik z meczu.